korzystając z okazji, że przybył pan do nowego targu. Problemu, z którym się borykamy od już bynajmniej 7 miesięcy na Bieliznej, to jest proces uzyskiwania pozwolenia na budowę i wydania samego pozwolenia na budowę gazowej na terenach należących do Skarbu Państwa, czyli tak naprawdę KOP-u. Ale po części to jest jakby majątek też nas wszystkich. Natomiast nie możemy się zgodzić wydaną decyzją. Oczywiście organ się odwołuje i twierdzi, że wszystko jest lega artis. My się z tym nie zgadzamy. Dlaczego? Przynajmniej na ostatniej sesji Rady Powiatu i przez ten okres 7 miesięcy wskazywaliśmy problematykę i błędy w dokumentacji. Ale dlaczego się nie zgadzacie z tą decyzją? Nie zgadzamy się dlatego, że po pierwsze sytuuje się obiekt, który stanowi, że tak powiem, infrastrukturę przemysłową w terenie, do którego jest nieprzeznaczony, czyli plan miejscowy się na to nie godzi, ponieważ on godzi się tylko na wykorzystanie istniejących obiektów do celów, które mają, a tam ktoś... A to jest teraz gospodarstwo rolne, z tego co wiem, tak? Zgadza się, ale zapisy miejscowego planu nie pozwalają na dalszą rozbudowę tego gospodarstwa, tylko utrzymanie go w stanie takim, jakim jest i pozwalające na to, żeby, że tak powiem, dotrwało, a przy ewentualnie zmianie planu jest możliwość realizacji tego terenu w zakresie celów publicznych. Jest to teren przeznaczony do celów publicznych, o który wójt gminy stara się chyba, jeżeli dobrze pamiętam, z 15 lat, aby go w tym zakresie przejąć i móc tam wykonać różnego rodzaju... Tam jest gospodarstwo, rozumiem, hodowlane, jeżeli chodzi o... To było kiedyś gospodarstwo. Ale tam jest to 150-200 krów. Nie ma już krów, tak? Nie ma. Czyli tam nie mają swojego własnego? Nic. Tam nie ma nic, kompletnie nie ma nic. To skąd mają mieć ten, może po prostu... No właśnie. To też pytamy cały czas. O to pytamy. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby powstawały biogazownie tam, gdzie jest substrat oczywiście, no bo tam, gdzie jest, no taka jest logika, no bo jeżeli jest gospodarstwo hodowlane, gdzie masz 100, 200, 300 krów, no to lokalizacja biogazowni zawsze poprawia tylko parametry środowiskowe. Teoretycznie. Nie teoretycznie, praktycznie. No, nie ma, tutaj nie ma. Badania, pytanie na ile wystarcza, do jakiej biogazowni wystarcza ten sam? Przy 150 krowach, krowie na hektar. Żeby mu po pierwsze. Ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli jest oczywiście wieś, jest gospodarstwo i są możliwości postawienia biogazowni, to niech te biogazownie powstają. Dlatego, że taka jest logika jakby funkcjonowania gospodarki rolnej. Szczególnie tam, żeby utrzymać produkcję czy trzody chlewnej, czy w tym przypadku, jak rozumiem, jeżeli... Bo ja byłem przekonany, że tam jest produkcja, że jest tam bydło, że tam są krowy mleczne, ale rozumiem, że nie ma tam, na pewno nie ma tego. Nie ma. To było na dzień dzisiejszy nie ma. Poprzedni, na dzień dzisiejszy jest czyste gospodarstwo. Jestem zwolennikiem tego, żeby stawiać tam, gdzie oczywiście jest gospodarka rolna, gdzie jest hodowla, bo one po prostu poprawiają tylko i wyłącznie parametry w ten sposób naturalny, czyli przy oborze postawić biogazownię. Dzięki temu nawet te wszystkie, oczywiście dzisiaj biogazownie w żaden sposób nie śmierdzą, nie ma żadnych jakby problemów, jeżeli chodzi o te kwestie. Natomiast tym bardziej poprawiają właściwości odorowe w momencie, kiedy jest dostęp do tego substratu bezpośrednio przy produkcji zwierzęcy. No jakie to sobie minister twierdzi, że nie śmierdzą biogazownie? To na każdej podstawie, bo wiem, jak funkcjonują biogazownie. My też mamy zaczyszczone. Ale gdzie właśnie biogazownia? Jakiś przykład tej biogazowni, która nie śmierdzi? Setki biogazowni już po prostu. Wszystkie dzisiaj najnowsze technologie, nie ma żadnej biogazowni, która śmierdzi. Nie ma w ogóle. Regionalny dyrektor ochrony środowiska potwierdził, że w Małopolsce istnieją dwie biogazownie, między innymi jedna. Proszę pamiętać, że były kilkanaście lat temu, były rzeczywiście w latach 2009-2010, to rzeczywiście zepsuło reputację, były produkowane biogazownie jeszcze w oparciu o starszą technologię. Dzisiaj już tych problemów nie ma. Dzisiaj, kiedy na przykład byliśmy i widzieliśmy najnowsze technologie, te wszystkie biogazownie, które w Polsce powstają, czy na przykład w Danii, czy w Niemczech, to są nowoczesne biogazownie, gdzie nie ma żadnych problemów zapachowych. Na co to są biogazownie? Natomiast proszę pamiętać świadomość, jesteśmy na wsi. Na wsi musi być produkcja rolna. I ja wiem, że z tego tam problem też powstał, że została zbyt blisko zlokalizowana terenu Kobrowskiego, został zlokalizowane, rozumiem, osiedle. No, ale teraz trzeba zawsze znaleźć taki, można powiedzieć, konsensus społeczny, żeby te osoby, które się decydują na to, żeby mieszkać na wsi, nie blokowały rozwoju naturalnej gospodarki rolnej. Ja mówię, nie znam tego bezpośrednio przypadku. Zaskoczył mnie pan tym, że nie ma tam gospodarki, że nie ma tam 150 krów. Teraz jest oczywiście tak, że my w swojej ustawie przewidujemy takie rozwiązanie, że w momencie, kiedy szczególnie o większą biogazownię chodzi,
musi być pewien konsensus społeczny, bo biogazownia powinna powstawać w konsensusie społecznym. Powinna być przede wszystkim wytłumaczone, czym jest biogazownia, jak funkcjonuje. Powinna być skrojona na daną miejscowość, bo pamiętajmy, jak jest substrat, no to chodzi o to, żeby też ograniczyć możliwości dostarczania go z innych, od innych, można powiedzieć, z dalszej po prostu odległości. To powinno funkcjonować w ramach, można powiedzieć, jednej gminy. 15, 10, 15, 20 km. Taka jest po prostu logika funkcjonowania każdej biogazowni. Natomiast powinna powstawać taka biogazownia w pewnym konsensusie. Z tego co wiem, to tutaj decyzja była wydana przez starostę i potem poszła, rozumiem, do badania przez wojewodę. Tak? Nie, 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 nie. Ale wy się zaskarżyli nam jakoś? Tak, tylko że zaskarżyliśmy, tylko wojewoda, że nie byliśmy uznani jako strona. Wojewoda nie uwzględniał legalności wydania decyzji, tylko sprawdzał skuteczność odwołania. I jakby wszelkie osoby, które kierują zarzuty w naszą stronę, że tak było, no niestety ostatnio zderzyły się z zapisami pisma wojewody, które wyraźnie wyraził, że on nie weryfikował decyzji i całego postępowania, jedynie możliwość i zakres odwołania strony, czy ta strona mogła się odwołać. Ale zadam pytanie, ale jeżeli jest ta biogazownia teraz tam lokalizowana, bo mówię, no to co tam teraz jest po prostu na tym... Na razie nie jest lokalizowana. Znaczy, nie, ale nie, ale rozumiem, co tam jest w tym gospodarstwie rolnym, znaczy to tam jest... Tam są puste, tam nic, puste kurniki i zniszczenie infrastruktura. Od trzech lat, odkąd jest dzierżawca nowy, nie ma na razie żadnej hodowli, jest tylko zbieranie sianokiszonki. Ciekawym jest jeszcze fakt, nie za tego przypadku bezpośrednio, no dla nas jest najważniejsze to, żeby był dostęp do substratu, no bo to jest w sposób naturalny, jeżeli jest, nie wiem, hodowla, jeżeli dostęp do substratu, no to biogazownia ma swoją rację bytu. A co wam się jakby nie podoba w tej lokalizacji? Przede wszystkim, panie ministrze, bo podoba gdzie jest się to, że jakby ktoś... Bo ważniejsze są te kwestie bardziej transportowe. Kulturalne tak samo, bo mamy kulturalne na przykład, ze względu na to, że obok jest zlokalizowany dworek, który tam jest, pałac, który już latem ma, więc jakikolwiek rozwój tej rady, jeżeli cokolwiek, żeby coś stworzyć nowego, tam nie będzie możliwości, bo to jest jakby uśmiercone ze względu na to, że powstaje biogazownia, a wiemy, jakie przeznaczenie. Pomiędzy oborą? Niestety wszyscy znają przeznaczenie biogazowni i oddziaływanie na ludzi. Więc ale tutaj jest oddziaływanie na ludzi? No, zapachowe, wizualne. To macie tych zapachowych? No niestety, panie ministrze, no, mamy jakby dostęp do informacji ludzi z zewnątrz. I jakby wszyscy, nie, którzy... nie ma dzisiaj problemu, jeżeli chodzi o kwestie zapachowe z nowoczesnej biogazowni. Ale jak te biogazownie nowoczesne bardziej, są na bardziej to są jest kwestia stworzone. Tego, żeby się. Bardziej jest kwestia tego, jeżeli jest substrat, to jest moim zdaniem znak zapytania. Pytanie o substrat. Jeżeli jest substrat dowożony, no to jest kwestia bardziej tego, żeby to było tak zrobione, żeby ten ruch, można powiedzieć, samochodowy, no można powiedzieć, nie był za bardzo uciążliwy. Dlatego lokalizacja jest ważna również z punktu widzenia tego bym się obawiał, bo jeżeli jest substrat na miejscu, to warunki wszelkiego rodzaju, te, jak tam pan mówi słusznie, odorowe, czy te, one są tylko, to biogazownia tylko poprawia te warunki, to każdy pan po prostu. Dobra, to lekcie, do zobaczenia. Pytanie mamy o jakby kopernum tak samo ze względu na to, gdzie on będzie lokalizowany, gdzie tak. jak to jest, wygląda ze względu na biogazownię, skoro twierdzi się, że trzeba to jednak. Dobrze wiecie, że produkt pofermentacyjny, w mojej ustawie też jest to wprowadzone, jeżeli jest z naturalnego substratu, no zdecydowanie ma lepsze właściwości zapachowe niż, nie wiem, gnojowica czy obornik, no to tylko może być lekarz, prawda? No płyn pofermentacyjny jest po prostu przede wszystkim nie śmierci, tak jak inne, także są nowoczesne dzisiaj te pojemniki czy miejsca do przechowywania pofermentu. W ogóle to jest znakomita sprawa dla wszystkich rolników, jeżeli będzie ten poferment dostępny. Natomiast z punktu widzenia odorowego, no to poferment to jest w ogóle zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż ten, można powiedzieć, naturalny po prostu substrat. Natomiast ja nie znam, tak jak mówię, no słuchajcie państwo, ja nie znam tych parametrów samej biogazowni. 499 kW. Zaskoczyło mnie, a skąd chcą tam substrat, bo to jest najważniejsze, bo to mnie zaskoczyło. Problematyka jest taka, że pozyskanie tego substratu jest i będzie możliwe, chociażby z odpadów kołbojowych, tak? Czyli rozumiem, że jakaś produkcja, tak? Produkcja jest na całym Podhalu i to o tym wiemy i z tym są problemy i teraz boimy się jednego. Po pierwsze tego, że przez wąską drogę powiatową, gdzie ludzie mieszkają, jest osiedle, jest szkoła i inne elementy infrastruktury, będą przebiegały transporty, które będą związane właśnie z dowożeniem substratu. Do tego rodzaju biogazowni potrzebne jest około 60 ton wsadu dziennie. To jest to, o czym mówiłem. No właśnie, nie a gospodarstwo nie jest w stanie tego zamknąć. Nie znam lokalizacyjnie, jeżeli chodzi o drogi, bo bardzo ważne jest właśnie to, żeby w duchu właśnie takiej akceptacji społecznej powstał, można powiedzieć, no mapa drogowa, jak ten substrat jest dowożony. No bo jeżeli
rzeczywiście dzisiaj substrat jest z produkcji zwierzęcej, z przetwórstwa, co jest dla tych przedsiębiorców dzisiaj odpadem i kosztem, no to oczywiście jest dobrze, że z tego będziecie mieć możliwość, no bo ja zakładam, że ta biogazownia również potem nie będzie w ogóle. Nie będzie miała. Ona jest na potrzeby własne. Pytanie, w jaki sposób ona może nam wydać? Ale chyba pan powiedział, dobra, że tam nie ma gospodarstwa. Ale tak jest wydana decyzja administracyjna. Ale w momencie, bo że jeżeli powstanie biogazownia i produkuje energię elektryczną, ma to również... Gdzie będzie kierowana? Będzie kierowana do sieci. To jest sieć, no, ale jeszcze ma ciepło po prostu. To ciepło też gdzieś musi decyzja być administracyjna wydana jest w takim duchu, iż gospodarstwo ma być, że tak powiem, wystarczalne w zakresie odbioru ciepła i energii, a nadatek energii oddawany do sieci Tauronosa. Tak, tylko że pytanie, co jest w tym gospodarstwie, jaka jest produkcja? Pan na razie nie ma żadnej. Nie ma żadnej, no to pytanie, co tam jest tego? Nie znam tego, no bo ja rozumiem, że no jest... logika wstawiania biogazowni, tak przynajmniej 80% biogazowni powstaje, jest taka, że mamy blisko gospodarstw, mamy jakąś gospodarkę, po prostu mamy im produkcję właśnie, nie wiem, zwierzęcą. Pamiętajmy, że jest też ciepło, no to właściciel tej biogazowni też musi coś z tym ciepłem zrobić, czyli przypuszczam, że będzie chciał podłączyć to do sieci, będzie powinien, czy zbudować, będzie gmina chciała ciepłociąg. Gmina nie jest zainteresowana takim rozwojem. Gmina nie jest zainteresowana takim ciepłem, który jest... Gmina się nie zgadza na budowę tej biogazowni, ponieważ co do zasady jest ona zlokowana na działce, na której nie może być zlokowana, co do zapisów miejsca. Tak jak powiedziałem, nie, ale to patrząc na przyszłość, jeżeli mówimy o tym, że biogazownie będą powstawać i będą oddawały to ciepło, pytanie, kto rozbuduje tą sieć? Dokładnie. Samorząd, czyli musi mieć pieniądze. Musi być samorząd, jest najczęściej zainteresowany tym, szczególnie na obszarach wiejskich, dlatego że tak jak byłem na przykład w gminie Szadek, gdzie jest rzeczywiście biogazownia lokalizowana bezpośrednio, tam jest były mój poprzednik, czyli wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, który nadzorował też rynki rolne z Polskiego Stronnictwa Ludowego, bardzo kompetentna osoba i rzeczywiście on jest burmistrzem i chce zbudować partnerstwo z jedyną w województwie łódzkim Gorzelnią, która chce zlokalizować na swoim terenie biogazownię i oczywiście po to, żeby to ciepło do samorządu było odbierane. Ale tak jak powiedziałem, no gmina musi być tym zainteresowana. To jest gmina pytanie. Czyli moim zdaniem, jeżeli tak, logika mi podpowiada, jeżeli nie będzie odbioru ciepła, to ja nie wydaje mi się, że ten projekt będzie biznesowo po prostu opłacalny, ale to jest moje zdanie, mówię, nie znam tego pomysłu. To jest pytanie zewnętrzne. Ale to jest fundamentalne. Oczywiście. Bo jeżeli jest ciepło, które powinno być wykorzystywane i gmina nie jest zainteresowana odbiorem tego ciepła, no to jest pytanie w ogóle, czy tam biogazownia tam powstanie, no bo pytanie, co oni będą robić z ciepłem. Dlatego były duże. Ale tym jak pan pokazuje? No, ja mówię przyszłość na przykład teraz tak. Skoro są zlokalizowane działki w zewnątrz, tak. Ja mówię czysto teoretycznie, tak, nie musimy akurat w tym przypadku. Są zewnętrzne, są prywatne działki. W jaki sposób wtedy samorząd będzie przeprowadzić jakąś sieć, cokolwiek rozbudować? Jest pytanie, to jest, rozumiem, tam wójt jest, to jest pytanie oczywiście do wójta, jaką ma, można powiedzieć, jaki ma pomysł na to, w jaki sposób zapewniać tanie ciepło do ogrzania i budynków gminnych i tej infrastruktury powstaje, czy nie wiem, domków jednorodzinnych i tak dalej. Bo tak jak powiedziałem, no, logika wskazuje, że jeżeli jest budowana biogazownia, ona musi powstawać w dobrej komitywie z samorządem lokalnym, szczególnie z wójtem, po to, żeby odbierać ciepło. Bo moim zdaniem nie powstanie żadna biogazownia, jeżeli ona nie będzie ciepła transferować, przesyłać tutaj do państwa. W związku z tym może warto od tej rozmowy, od tego jakby rozpocząć, bo biznesowo się będzie to kompletnie nie opłacało. To nie powinna właśnie w tym momencie umowa, nie umowa, tylko ustawa pokazywać w ten sposób, że jesteśmy w stanie regulować. My jesteśmy na pewnym etapie, jesteśmy w stanie pokazać pewnego rodzaju regulacje prawne. Chcemy na przykład mieć regulacje prawne dotyczące pofermentu właśnie po to, żeby pofermentu, który zawsze poprawia właściwości odorowe czy właściwości, można powiedzieć, funkcjonowania biogazowni. Te kwestie mamy w swojej specustawie. Moja specustawa jest przede wszystkim dedykowana gospodarstwom rolnym, które już istnieją, czy te, które jakby prowadzą gospodarkę i zakładą przetwórczość. Czyli tam, gdzie już jest produkcja rolna, bo też ma 100, 200, 300, 400, 500, 600 krówek, czy ma trzodę chlewną, no to postawienie biogazowni poprawia tylko i wyłącznie wszelkiego rodzaju, znaczy nie ma żadnych, można powiedzieć, negatywnych. Jedyną kwestią, którą tutaj nie chciałem, nie znam architektury, można powiedzieć, lokalizacyjnej, jedyną kwestią jest to,
żeby jeżeli jest substrat na przykład też przywożony albo wywożony potem produkt pofermentacyjny do rolników, bo rolnicy chcą oczywiście produkt pofermentacyjny, bo jest znakomitej jakości, no to musi być to zrobione w taki sposób, żeby znaleźć, można powiedzieć, można powiedzieć, drogi, które są najmniej uciążliwe, no bo rzeczywiście czasami ten sprzęt musi tam po prostu przejechać. No ja mówię, no nie znam też jakby tej lokalizacji. To tutaj to jest główna droga. Natomiast z tego co szanowni państwo mówicie, to jeżeli tam nie ma żadnej grupy gospodarki, nie ma żadnej hodowli, nie ma, jak to się nazywa, podłączenia do sieci i jakby dyskusji w sprawie odbioru ciepła, to ja nie wiem, jakie są, można powiedzieć, parametry biznesowe tej inwestycji. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące samej, jak rozumiem, tą możliwość do tego, jak plan zagospodarowania przestrzennego i tak dalej, jeżeli są te kwestie, no to już jest kwestia nadzoru. Dzisiejsza ustawa, specustawa państwa, będzie mówiła o tym, nasza, że jednego mega nie będzie. Nasza specustawa, tak, tylko że ona dotyczy tych gospodarstw, które już istnieją, które prowadzą gospodarkę, prawda? Nie dotyczą czystego, i dotyczą rolników, i dotyczą na przykład grup rolniczych, czy grup dokładnie, czy istniejącej na przykład produkcji przetwórczej. Czy nie tak, że jest jakiś wolny teren, po prostu ktoś przychodzi, mówi, jest jakaś spółka, która tak nie. My wspieramy, taka jest jakby logika, my wspieramy te gospodarstwa, które funkcjonują. Właśnie po to też, żeby od razu mówić, ograniczyć wszelkiego rodzaju spory społeczne. No bo jeżeli już mamy gospodarstwo, które jest zlokalizowane, w którym można przy oborze postawić biogazownię, no to tych sporów nie będzie. Zresztą Komisja Europejska, znacie mój stosunek do eurokratów, ten sposób myślenia popiera po prostu, no bo to jest dzisiaj jakby jeden z najlepszych sposobów uniezależnienia się od importowanego gazu, a z drugiej strony zapewnienia ciepła i energii. Ja mogę powiedzieć w ten sposób, tak jak byłem w Przybrodach Poznańskich, pod Poznaniem, gdzie rzeczywiście biogazownia jest zlokalizowana też bardzo blisko gospodarstw domowych. Tam jest oczywiście pełna komitywa razem z mieszkańcami i sami mieszkańcy chcą teraz, żeby do kolejnego osiedla było przyłączona sieć ciepłownicza po to, żeby mieć de facto bardzo tanie ciepło. To, co ja mogę zrobić, no bo mówię, ja się nie znam tej sytuacji jakby lokalnej, jeżeli chodzi o lokalizację, bo to już jakby jest kwestia czysto samorządowa po prostu. Czy to w mojej ocenie dobrze by było i żeby każda biogazownia powstawała w duchu pełnego konsensusu. Żeby to też ująć w tej ustawie właśnie. Myśmy zaproponowali też pewnego rozwiązania. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie z punktu widzenia większych biogazowni, biometanowni, które będą powstawać. Że powyżej 1 MW jest jeszcze kwestia tego, tej decyzji, powiedzmy sobie, znanej z tak zwanego Lex Developer, czyli musi być uchwała Rady Gminy lokalizacyjna, czyli zgoda, można powiedzieć, jakby organu gminnego. Natomiast 70% biogazowni to są te mniejsze biogazowni, które są naprawdę, proszę mi wierzyć, kompletnie nieuciążliwe, patrzą się na dzisiejszą technologię. Natomiast to, co mogę państwu zaproponować? No mogę zaproponować tylko tyle, że tutaj musicie rozmawiać ze swoimi władzami, znaczy przede wszystkim z wójtem, to powinien być wójt powinien mieć główny jakby jest partnerem po prostu co do dlatego można powiedzieć, tam jest to dzierżawca, tak? To jest prywatny biznes, jak to powiedzieć. Jest dzierżawa na lat określonych zwykłą długość i problem polega na tym, że co będzie, jeżeli nie wiem, biznes nie wypali, tak? Pamiętajcie, z problemem. Pamiętajcie, to jest też tak, że mówimy, jak rozumiem, o terenach kotowskich, tak? Terenach, gdzie powinna być gospodarka rolna. Tu sugerowaliśmy się przyjrzeć tej dzierżawie, tak dosyć skrupulatnie. Żebyśmy też chcę być powiedzmy uczciwym. Tam, gdzie są tereny KOWR-u, no to sama nazwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa polega na tym, że dąży do tego, aby te tereny, czy może ten obszar był zawsze dzierżawiony, ta ziemia była dzierżawiona pod gospodarkę rolną. To też musimy mieć tego świadomość. A nie pod jakąś inną. Bardzo dużo różnych dziwnych grup interesów w różnych samorządach chce przejmować tereny KOWR-owskie po to, żeby, nie wiem, robić deweloperki i tak dalej. Ja jestem zwolennikiem tego, że tam, gdzie jest ziemia kowrowska, powinna być gospodarka rolna. Taka jest logika. Zastrzegam. Nie znam tego indywidualnego przypadku, bo nigdy nie byłem w państwa gminie. Uważam, że tutaj absolutnie kluczowa rola do tego, żeby można powiedzieć, rozwiać czy wątpliwości, czy rozstrzygnąć, czy znaleźć rozwiązanie do tego, można powiedzieć, problemu, który jest problemem, jak rozumiem, społecznym, jest rola wójta.
wójt, który no, w mojej ocenie bez podłączenia sieci ta biogazownia nie ma racji bytu, ale to jest moje zdanie, no, mogę się w tej sprawie mylić, ale no, ja nie znam biogazowni, które funkcjonują bez takiej, można powiedzieć, współpracy z samorządem lokalnym. Oczywiście i dlatego pytanie, czy dzisiejsza ustawa nie jest bardziej sprecyzowana, bo czytając ją w ten sposób, odnosimy wydarzenie na to, że bardziej będą mogli biznesmeni, będą sobie mogli budować to biogazownie, a nie właśnie, rolnicy. Nie, właśnie nie. I pytanie, gdzie jest zapis, skoro już, pan mówi, panie ministrze, że tak jest, gdzie jest, to jest? Już, nie ma, ustawie, nie ma możliwości tego, żeby na przykład były tworzone spółki, stuprocentowo spółki z biznesem po to, żeby wchodziły w ten biznes, czy można powiedzieć przedsięwzięcia biogazowe. Jest zakres podmiotowy, to są bezpośrednio właśnie rolnicy indywidualni. Jeżeli na przykład są inwestorzy, bo czasami rzeczywiście rolnik potrzebuje kapitału, to może stworzyć spółkę, ale wyłącznie z rolnikiem, gdzie ziemia jest w 100% zabezpieczona. Ale ma być ta ziemia jego, rolnik, czy ma być nie, tylko rolnika. No czy rolnika, czy dzierżawca? Czy dzierżawcy po prostu. Natomiast to jest dla rolników, czyli niemożliwe jest tak, że nie wiem, znajdzie się jakaś spółka, która powie, że w tym miejscu chce zrobić biogazownię, ona by robiła na zasadach już ogólnych, bo zasady ogólne oczywiście obowiązują. Zasady ogólne, jeżeli będą spełnione te wszystkie rzeczy, o których pan mówił, czyli pozwolenia, te wszystkie środowiskowe, plan zagospodarowania przestrzennego, zasady ogólne obowiązują. Moja specustawa dotyczy tylko i wyłącznie istniejących gospodarstw rolnych, istniejących i jak to się nazywa, zakładów przetwórczych. Istniejących czy działają? Ale dlaczego na przykład nie ma nigdy zapisu odnośnie procentów wkładu? Które mają na przykład gospodarkę zwierzęcą, to są zapisy, które były w moim ustawie, tak działające. Są też dosyć jasne zapisy dotyczące na przykład pochodzenia substratu, bo dlaczego? Nie jest określony procent substratu, który miałby być pozyskiwany bezpośrednio z gospodarstwa. Nie da się tak by... Jest to dosyć, że tak powiem, nie da się, ale jaki zapis, bo możemy produkować 1% substratu w gospodarstwie, a 99% przywozić z zewnątrz, mogą to być tak, różne. Ale nie jest pan w stanie określić, czy to ma być 11, 20, czy 30, czy 60, 80%. Ale na przykład więcej, nie mniej niż 70%. Panie ministrze, na przykład możemy, biorąc pod uwagę, że mamy areał gospodarstwa, jeżeli mamy sytuację taką, że mamy gospodarkę polegającą na tym, że jest produkcja na przykład trzody chlebnej. No to jest oczywiste, że ktoś, kto lokalizuje biogazownię, chce używać swojego substratu. To jest oczywiste. Przede wszystkim ta jest ustawa do tych, którzy dzisiaj już mają swoją produkcję. Kropka. To jak uchronić się przed tym, żeby biogazownie nie były jakby sytuowane? Sytuowane to jest mieszać, ale żeby nie ale były... Ale biogazownie... Znaczy, nie były na odpady. Znaczy, po prostu, to ale to tylko organizacja nie zewnętrznej. Ja się zajmuję tylko biogazowniami rolniczymi. Też bardzo ważne, że żadnych nie ma tam komunalnych, żadnych śmieci, żadnych tych. Tylko i wyłącznie naturalny substrat. To jest bardzo ważne, że... Ale odpady pałubujowe na przykład. Mówią o tym w sadzie jeszcze niepochodzenia. Ale szanowni państwo, no poczekajcie, bo... Żebyśmy sobie uporządkowali. Biogazownia rolnicza, tak jak jest to na całym świecie, jest właśnie, powinna korzystać z tego naturalnego. W tej chwili też odpad ma być potem produkt boczny, po to, żeby produkować energię ciepłą. Czyli nie twórzmy takiego wrażenia, że biogazownia jest czymś złym i nie powinna na obszarach wiejskich zapewniać rolnikowi czy zakładowi przetwórczym. Tam, gdzie jest, tak jak powiedziałem, gospodarka i gdzie już jest produkcja, to jest tylko i wyłącznie poprawia warunki środowiska. Tylko i wyłącznie poprawia. Jedni twierdzą tak, drugi tak, mają duży obraz jest tego, więc ja mogę powiedzieć, cała Europa twierdzi, że tak. Jak no nie mieliśmy, do końca, no, tym, czytając. Ale to nie czytając, to ja pana zachęcam do tego, że pan odwiedził chociażby biogazownię w Przybrodach pod Poznaniem. Byliśmy ostatnio z ministrem Zyską, oglądaliśmy i mikro, i duże biogazownie. Można być lidera produkcji biogazowej, czyli oczywiście w Danii. Zapewniam pana, że żadnych z tych rzeczy, tych niebezpieczeństw, o których pan mówi, poza jedną rzeczą, na którą ja zwracam uwagę, to jest kwestia oczywiście transportu. Transport jest ważny. Oczywiście on docelowo powinien być bio, czyli po prostu transport na paliwo rolnicze, ale to jest jedyna rzecz, która w mojej ocenie powinna być w bardzo takim dobrym dialogu po prostu uporządkowana, czy przekonsultowana przez wójta, ze społecznością lokalną. Czyli to powinno być jednak... Nie powinno właśnie tak być, że powinniśmy mieć możliwość tego? Ale tak jak powiedziałem, to jest już zadanie wójta, nie chcę wnikać jakby w kompetencje wójta. Ale ustawa mu na to nie pozwoli. Jak nie ma takiego, on też nie tak jak powiedziałem, moja ustawa dotyczy tych gospodarstw, które prowadzą produkcję, bo jest mnóstwo takich, mają ogromne dzisiaj problemy z cenami energii, mają ogromne problemy ze zbytem, ceny
spadają i dla tych gospodarstw to po prostu ratunek. Bo jak ktoś ma krowę, jak ktoś ma świnie, jeżeli ktoś ma pogi czy gnębnicę, to po prostu to jest doskonała wiadomość, że będzie mógł sobie zlokalizować u siebie, przy swojej oborze, tam gdzie ma substrat po prostu biogazownie, a i dla wszystkich innych rolników będą mieć znakomitej jakości produkt pofermentacyjny, który, tak jak Pan posłusznie dobrze Pan o to zapytał, ma same właściwości lepsze od można powiedzieć, naturalnej. Na dzień dzisiejszy poferment jest traktowany jako odpad i niebezpieczny, który ma być badany. Ustawa twierdzi, że nie ma. I dlatego ja na szczęście ten absurd znoszę, bo to jest absurd kompletny, no bo jeżeli mamy poferment, który powstał z naturalnego substratu, to powinna być szybka ścieżka wprowadzenia go do obiegu po to, żeby rolnicy go szybko odebrali i wykorzystywali jako znakomitej jakości nawóz, zastępujący jakoś dlaczego jest oświadczenie? Bo będzie tylko oświadczenie jakby właściciela, tylko będzie, że on jest bezpieczny. I pytanie, czy kto wtedy jest w stanie sprawdzić tego odpowiedzialność, jeżeli on coś wywiezie, coś złego, tak? Pamiętać. Na obszarze wiejskim powinna być gospodarka rolna. Tam, gdzie jest produkcja zwierzęca, możliwość powinna być produkcji energii i ciepła. I na przykład po fermentu. No po prostu, słuchajcie, no właśnie na tym polega problem w Polsce. Dlaczego biogazownie się nie rozwijają? Ponieważ wymyślono bardzo dużo przepisów, które są absurdalnymi przepisami. Uważam, że wprowadzenie naturalnego pofermentu, który naprawdę ma super właściwości, jest ten płyn, jest po prostu, nawet ze względów tych odorowych, no to w każdym tygodniku rolniczym, na każdej stronie, którą Pan o tym poczyta, to tylko i wyłącznie poprawia te właściwości, można powiedzieć, odorowe, jeżeli chodzi o ten, nie wiem, upornik, czy który jest tam, powiedzmy sobie, w naturalnej ekosystemie. Są jakieś badania w ogóle pod tą ustawę zrobione od Państwa, że ona jest po prostu... Ta ustawa, mogę to powiedzieć z pewną dumą, jest najbardziej przekonsultowaną ustawą ostatnich lat. Była wysłana do 160 organizacji interesariuszy, nie było ani jednego głosu przeciwnego, wszyscy są za. Jeszcze tylko chcą, można powiedzieć, bardziej ją po prostu poprawić właśnie pod kątem przepisywania biogazowni tam, gdzie jest produkcja rolna. Jeszcze raz mówię. Ustawa dotyczy tych gospodarstw, które funkcjonują. Taka jest jakby logika. Wspiera nie różnych grup interesów, które sobie wymyśliły, że sobie będą lokalizować tego. To są na zasadach ogólnych. To dlaczego nie jesteście w stanie w tej ustawie zrobić tego zapisu? Ale jeżeli będzie. O tym, że jeżeli jest wójt, gmina, ludzie zgadzają się na budowę biogazowni, czyli to jest tak czyste, tak idealne dla wszystkich. Dlatego, że dlaczego nie możemy tego mieć? Ponieważ czysto na kapce, na szponerze jest tak i tak jest w ustawie. Musimy jakby do udowadniać, albo jest, albo nie jest, albo nie. Jeżeli ma ktoś gospodarstwo rolne, ma 200-300 krów. Tak jest. Dlaczego Pan chce, jak to się nazywa, decyzję absolutnie logiczną o lokalizowaniu biogazowni przenosić, powiedzmy sobie, na inny szczebel? Dlaczego? Dlatego, że gospodarstwo funkcjonujące w sposób docelowy, tak jak w tej chwili funkcjonuje, powiedzmy, że tak też było i w Rabie, czyli poprzedni dzierżawca miał tam 140 krów, jakby jego działania nie powodowały żadnych emisji i tym podobnych rzeczy na funkcjonującą miejscowość, przede wszystkim na ludzi, na środowisko i tak dalej. Natomiast w tej chwili, wprowadzając obiekt przemysłowy, to nazwijmy to wprost, biogazownia z obiektem przemysłowym to nie jest nic innego, ponieważ jest to obiekt produkujący biogaz, zaczynamy, że tak powiem, oddziaływać na mieszkańców różnego rodzaju, że tak powiem, elementami, chociażby tym, że nikt tutaj w ustawie nie powiedział, że podczas spalania biogazu i jego wytwarzania pojawiają się też substancje i czynniki raków futrzych. Nie, ale błagam. Są badania od 2007 roku. Słuchajcie. To oznaczałoby, że cała Unia Europejska się myli, wszyscy się po prostu mylą, nie można produkować tego. Rozdzielmy dwie rzeczy. Jedna rzecz, bardzo ważna i w tej sprawie wydaje mi się, że powiedziałem to, co chcieliście w sposób naturalny usłyszeć. Powinien być prowadzony dialog, szczególnie wójt razem z, nie wiem, rolnikiem, po to szczególnie, żeby odbierać ciepło, a wszelkiego rodzaju wątpliwości powinny być rozwiane. To jest aspekt, w którym się w 100% zgodzimy. Ale tak jak powiedziałem, zastrzegam, nie znam jakby lokalizacyjnej tego i zawsze mogą się po prostu pojawić sytuacje, w których są pewne wątpliwości, więc powinny być rozstrzygane w dokumentacji i szukać rozwiązania. Ale z drugiej strony prosiłbym Was, to jest moje oczywiście zdanie, nie starajcie się w tej chwili wmawiać
bo to jest złe. To jest złe dla polskiej wsi, to jest złe w ogóle dla obszarów, dla transformacji, że biogazownia jest czymś złym, że są jakieś odpady rakotwórcze, że śmierdzi i tak dalej. To jest nieprawda, to są fake newsy, to jest dezinformacja, to jest naprawdę nieprawda. I proszę, nie róbcie tego, bo to jest... A co z protestami ludzi tutaj w Polsce? Wieś jest od tego, żeby produkować nam dobrą żywność i jak najtańszą żywność. My na razie ja mówię wszystkim również miejskim. Ja jestem człowiekiem z miasta. I mówię, jeżeli człowiek z miasta decyduje się mieszkać na wsi, musi i my będziemy we wszystkich ustawach tego chronić, musi mieć świadomość tego, że tam jest prowadzona gospodarka rolna. To nie jest miasto, jesteśmy ze wsi. Ja wiem, że to jest kosz, ale naszym kosztem naszej pracy, tak, pracy tak, naszych ojców, próbuje, że tak powiem, wprowadzić nam jakiś nowy ład. No nie musimy się z tym zgodzić. Tak jak powiedziałem, żyjemy na wsi. Pan dotyka tam, gdzie jest gospodarstwo rolne, biogazownia wyłącznie poprawia wszelkiego rodzaju właściwości. Ja tylko zareagowałem uprzejmie panu prosząc, bo nie ma takich w ogóle rzeczy. No jak pan może twierdzić, że nie wiem, z opornika czy od rolnika produkowane są jakieś tam właściwości rakotwórcze. No, to jest absurdalne. Nikt nie ma wpływu na to, czy karmione są zwierzęta. Ale, wchodzimy do jakiegoś... Znaczy, ja mam uprzejma prośbę, żeby kiedy macie ważny temat dotyczący dialogu przy powstawaniu tej biogazowni, no jest ważnym tematem i uważam, że powinien być duchu, to nie wchodźmy na elementy naprawdę, wie pan, argumentacji, która jest naprawdę bardzo trudna, bo spór sprowadzimy do naprawdę czegoś bardzo, bardzo niedobrego. Biogazownie są czymś, co konsensualnie wszyscy popierają, tam, gdzie powinny być lokalizowane, gdzie jest gospodarka rolna. I to wspiera, Nikt nie jest zainteresowany, żeby powstawały biogazownie w sytuacjach, które są w konflikcie z gospodarką. Nikt tym nie jest zainteresowany. Dlatego moja na przykład specustawa, tak jak powiedziałem, była konsultowana ze wszystkimi, od agrounii, po związki zawodowe, po wszystkie, nie było ani jednego właśnie, dlatego że jest przewidziany dialog. Dialog jest podstawowy. Przewidzieliśmy dwie ścieżki dla małych biogazowni, dla dużych biogazowni i nie ma z tym żadnego problemu. Tylko używajmy argumentów jakby ad rem. Jeżeli tu jest znak zapytania co do decyzji, co do warunków lokalizacyjnych, co do tego, absolutnie też są od tego posłowie z waszego obszaru, żeby jeżeli są wątpliwości prawne, powinny być rozstrzygnięte. Co do tego nie mam wątpliwości, ale z drugiej strony uprzejma też prośba, nie straszmy ludźmi biogazowniami, że śmierdzą, że jest rakotwórcze, bo tak po prostu nie jest, bo to nie jest fair po prostu, to nie jest fair. Dzisiaj rolnicy, bo z nimi rozmawiamy, mają ogromny problem, żeby z cenami energii ciepła. Mają ogromny problem, to tak jak pan powiedział, to jest odpad dzisiaj, więc dla nich to jest po prostu koszt. Nie mogą tego wykorzystać na, jesteście mieszkańcami obszarów wiejskich. Tak? Odpady, śmieci, spalarnia śmieci, protestowana, ja myślę, która powstała. Ja myślę, że najlepiej, jeżeli ja mógłbym cokolwiek zarekomendować, bo ja wolę słuchać mądrzejszych od ciebie fachowców. Wydaje mi się, że z perspektywy waszego, ja o to poproszę, to jest myślę, że dobry pomysł. Ja poproszę profesora Jacka Dacha z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który rzeczywiście zlokalizował w Przybrodach Poznańskich bardzo dobrze taką, może być modelową biogazownię, która podłączona jest również do sieci dostawców. O to, żeby jakby ocenił, czy spotkał się z wami, jakby ocenił właśnie, można powiedzieć, parametry. Bo powiem otwarcie, nie chciałbym, żeby decydowali o tym politycy, tylko żeby wypowiedzieli się eksperci. I myślę, że profesor Jacek Dach, ja go dzisiaj jeszcze o to po prostu poproszę jako wybitnego eksperta, a na pewno nie mającego żadnego, można powiedzieć, znaczy nie stojącego po żadnej ze stron, bo wiecie, czy biznesowych, czy politycznych, tylko jest ekspertem i jest zainteresowany, żeby po pierwsze wyjaśniać wszelkiego rodzaju wątpliwości co do tych parametrów funkcjonowania biogazowni i on to doskonale potrafi wyjaśnić, walcząc właśnie z tymi informacjami, bo rzeczywiście powstawały 10-12 lat temu złe biogazownie, tak, to były i one trochę zepsuły reputację. Z drugiej strony, wiedząc jak funkcjonuje w praktyce w Polsce biogazownia, jestem przekonany, że może odpowiedzieć na te pytania, na które ja sam chciałbym usłyszeć odpowiedź w kontekście właśnie transportu, bo to jest ważne, to jest moim zdaniem kluczowe z Państwa perspektywy i tutaj się z Państwem zgadzam, to powinien być przypadek zbadany. Ja myślę, że Jacek Dach mógłby być takim dobrym partnerem, czy dla wójta, czy
w tym, powiedzmy sobie, dialogu czy mediacji pomiędzy władzami gminy, państwem, stroną społeczną, a rolnikiem czy dzierżawcą, czy inwestorem, bo to jest, pamiętajmy, biogazownia lokalizowana na tych zasadach ogólnych, prawda? Tych, które jakby dzisiaj jeszcze obowiązują, na one też tak, będą tak. I te, które będą obowiązywały dalej, bo te zasady będą też obowiązywały. One będą obowiązywały, więc jeżeli są, nie wiem, zapisy planu zagospodarowania przestrzennego i tak dalej, no to one w jakimś sensie rozstrzygają o tym, czy taka instalacja może być postawiona, czy nie. I te zasady będą obowiązywały, przy czym wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest zaproponowanie kogoś, kto będzie takim dobrym mediatorem, kto przede wszystkim się na tym dobrze zna, zjadł na tym zęby, wie, jak to w praktyce funkcjonuje. I Jacek Dach akurat jest takim profesorem, który nie jest zainteresowany tym, żeby akurat, zróbmy założenie, jest biogazownia, która jest, można powiedzieć, źle przemyślana, żeby ona powstała, i bo ona może psuć potem opinię innym tego typu inwestycjom. I właśnie to, co w tej chwili wymyśliłem, to jest całkowicie niepolityczny ekspert, jest, myślę, że dobrym rozwiązaniem. Ja poproszę pana profesora Jacka, jak pani zostawi go do tego, żeby jak przyjrzał się tej sprawie, z wami się spotkał, rozstrzygnął tego i wydał swoją po prostu opinię na ten temat. Myślę, że ona będzie też ważna dla, nie wiem, dla starosty, dla wójta, dla wojewody, dla wszystkich tych, którzy o tym decydują. Czy można by było proszę. Jedno słowo, proszę. Żeby tak troszkę uzmysłowić. Pan tu kilkakrotnie powiedział, że jest pan za biogazowniami usytuowanymi przy obocznych. A my mamy sytuację taką, że obora od biogazowni będzie pewnie z pół kilometra. I jest tam, między oborą a biogazownią, jest droga gminna. I tu zaczynamy mieć konflikt. I dlatego to tylko potwierdza to, co, o czym pani powiedziała, to, co pani powiedziała, potwierdza moją jakby diagnozę. Proszę pana profesora Jacka Dacha, który jest promotorem biogazowni i można powiedzieć nadzoruje biogazownię rolniczą z racji swojej pełnionej funkcji, bo ona jest na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, aby właśnie spojrzeć na ten przypadek, po to właśnie, żeby wszelkiego rodzaju napięcia, które się w tym przypadku powstały, żeby one były rozstrzygnięte, żeby wydał swoją po prostu opinię. To mogę zrobić. Co można z tą opinią potem będzie zrobić i tego to jestem przekonany, że wszyscy racjonalnie z tego wyciągniemy wnioski. Może obora jest na terenach wielkim obszarze rolnym, jest obora, ale biogazownia jest wśród zabudowań budynków mieszkalnych, sportowo-rekreacyjnych, użyteczności publicznej, transport przez osiedla mieszkaniowe. Nie chcę się wypowiadać co do tego indywidualnego przypadku, bo nie znam tego człowieka, nie byłem nigdy w państwa gminie. My nie jesteśmy przeciw, uważam, że to jest naprawdę mądre rozwiązanie. Może nie w każdym miejscu. Mądre rozwiązanie. Zgadzam się z panią. Dlatego mądre rozwiązanie. Profesor Jacek Dach, jestem przekonany, że jako promotor biogazowni, ale też jakby doświadczony ekspert, bo widział tych biogazowni na całym świecie X, też będzie w stanie ocenić technologię, będzie w stanie ocenić właśnie lokalizację i będzie w stanie... Jeżeli rzeczywiście jego opinia będzie jakby negatywna, będzie na pewno ważnym dla was po prostu argumentem do tego, żeby w tej debacie szukać tego. Tylko też pana oczywiście proszę, to jest moja oczywiście prośba. Starajmy się mówić, starajmy się używać, bo to jest zawsze... Kij ma dwa końce. My chcemy mieć tanią żywność, tanią energię. Mamy setki rolników, którzy po prostu potrzebują tego, żeby przetrwać, po prostu produkować naszą żywność. Więc starajmy się używać argumentów. Te argumenty mnie przekonują, to znaczy przekonują mnie, to musi być dialog i to państwo powiedziałem. I to, że wymyśliłem w czasie naszej rozmowy profesora Jacka Dacha, jako kompletnie niezwiązanego z polityką, kompletnie myślę, szanowanego przez wszystkie strony, można powiedzieć, tej całej dyskusji, żebyś przyjrzał się państwa sprawie, jest dobrym punktem. Sam osobiście go to poproszę i sam będę też zainteresowany tym. I myślę, że ta opinia dla KOWR-u, czy ta opinia dla całej społeczności może mieć znaczenie. Czy możemy tu postawić kropkę? Ja po tej opinii, jak będzie potrzeba, bardzo chętnie również się w tą włączę na dalszym etapie. Ale uważam, że to będzie lepsze, czyli trzymać z daleka od emocji politycznych, tylko dajmy się człowiek, bo Jacek Dach nie jest zainteresowany tym, żeby tworzyć biogazownię w miejscu, w którym będzie konflikt społeczny, w którym będzie, tak jak powiedziałem, robię zastrzeżenie, nie znam tego indywidualnego przypadku, także proszę mnie też zrozumcie, nie chcę się wypowiadać, bo ja wiem, tylko że szczerze, to też, tak, tylko że proszę pamiętać, ja jestem politykiem.
nie jestem specem od lokalizowania, powiedzmy sobie, i oceny poszczególnych, od tego są fachowcy. Ja tworzę ramy, a fachowcy muszą je wypełnić zgodnie jakby z, można powiedzieć, z kierunkiem myślenia racjonalnym, czyli tak jak powiedziałem, dlatego zaprojektowałem taką ustawę, żeby ona była dla tych istniejących gospodarstw. Dla istniejących zakładów przetwórczych, czyli na przykład nie wiem, produkujących sofry, produkujących, właśnie mam pod rację, no bo sytuacje, które mamy zakład przetwórczy ubojowy, no to lokalizacja tam biogazowni no tylko poprawia warunki środowiskowe, jest pewnego rodzaju dobrym pomysłem po to, żeby obniżyć ceny energii dla jednak kategorii przemysłu energochłonnego i obniżyć ceny, koszty produkcji dla państwa produktów rolnych, dlatego mięsa, etc. Więc zróbmy tutaj kropkę. Ja bym od pana poprosiłbym pana Jacka, żeby to ocenił. Teraz był duży kongres biometanowy. No to jest jeden z najważniejszych ekspertów w Polsce i w Europie, którzy potrafią. I myślę, że on będzie dobrym partnerem też dla państwa. Przede wszystkim wiarygodny po prostu, a nie polityczny. Panie ministrze, jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś jeszcze opiniował oprócz pana Jacka, profesora? Czy jeszcze nie, ale... inne osoby? Nie, ja nie mówię w tym przypadku, kogo pan wymyślił. Mówi ja pan, myślę, że ale ja pytanie mam... Na podstawie jeszcze, kogo opieraliście jakby swoje decyzje w pisaniu ustawy i innych rzeczy? 160 organizacji, całej branży. 160 organizacji, ludzi jakby z Polski, którzy związani z biogazownią? Wszyscy. I rolnicy, i przykład związki. Jakiegoś małopolski profesora, kogoś, kto tworzył, albo coś takiego wchodzi panu do głowy? Niech mnie pan teraz zabija, ale nie wiem, o kim pan mówi, po prostu, bo może myśmy dostali kilkadziesiąt, po prostu tam sto kilkadziesiąt uwag, kilkadziesiąt uwzględniliśmy po prostu. Znaczy, z punktu widzenia legislacyjnego, czy takiej transparentności powstawania przepisów, sami zresztą na ostatnim, przepraszam, że tego pana nieraz tyłem jestem, sami przedstawiciele tego kongresu branży biometanowej wskazali, że to była najbardziej transparentnie przygotowana ustawa. Czyli nie było. I myśmy naprawdę tutaj nikt niczego nie ukrywał. Wszystko było od państwa. Uwag nie dostałem. Były. Były? Zgłaszaliśmy. Stowarzyszenie Kora Pobieżna. Gmina również. No to dobrze. To nieuwzględnione zostało. Był tam też apel. No dobrze. 160 różnych uwag przyszło. No myśmy kilkadziesiąt uwzględnili. Chyba 30-40 uwzględnili. Nasze żadne. Naszym zdaniem podstawowe, bo ja mówię, konsultacja społeczna, bo nie byłby problemu na dzień dzisiejszy, gdyby ta biogazownia była. Zróbmy ten krok. Ja myślę, że dzisiaj tworzona jakimś jednym ruchem. Tak? Ja szanując też, że się spotkaliśmy, ja uważam, że to, co wymyśliliśmy na tym, żebyśmy poszli jakoś do przodu, że opinia naprawdę eksperta, który jest zainteresowany rozwojem biogazowni, ale nie jest zainteresowany tym, żeby tworzyć pewnego rodzaju napięcie, jest dobrym pomysłem. I on będzie uszanowany przez wszystkich. To znaczy, myślę, że nie ma środowiska ani medialnego, ani eksperckiego, który powie, że pan Jacek tak się nie zajmie. Jeżeli uznacie, że ktoś inny, to też nie ma problemu. Chodzi mi o bardziej sposób myślenia. Ja pytanie mam właśnie, czy wskazane jest osoby, które by można było jeszcze... Szczerze, każdy mądry ekspert, który rzeczywiście ma doświadczenie... Jest małe doświadczenie w Polsce na dzień dzisiejszy. Dlatego ktoś, kto funkcjonuje przy biogazowni, wie, jak wygląda cała gospodarka, wie, jak wygląda transport surowca, wie, jak wygląda współpraca z gminą, a tam na przykład współpraca z gminą jest rewelacyjna. Dalej wracamy do tych zapraw. Tutaj jestem przekonany, że pan Jacek Dach pana uspokoi. Ja się nie boję zapachów, bo są bezzapachowe. Ale ja mamy bardziej też kontakt z ludźmi bezpośrednio, którzy przy biogazowniach w Polsce mieszkają. Jeżeli oni mówią coś zupełnie innego. Ale także, tak jak pani powiedziała, powstało kilka biogazowni 10-12 lat temu, które były źle zrobione, były spaprane i które zepsuły opinię. Zgadzam się z panią. A Świdnica na przykład. Powstało kilka biogazowni, które zostały źle zrobione. Ściana. My jesteśmy kilkanaście lat później, technologie poszły do przodu. Nikt naprawdę w Europie dzisiaj nie tworzy biogazowni, ani w Polsce, które powodują problemy dla społeczności lokalnej. Ale te wątpliwości niech eksperci rozwieją. No dlatego powinna im pomagać w tym ustawa, bo ta ustawa dalej, to co pan mówił, że wójt i cały czas wójt ma jakby w naszym kierunku uderzyć i pokazać nam, jak to lokować, dlatego, a on nie ma tego prawa na podstawie tej ustawy, bo został odrzucony jakby, no bo do jednego mega oczywiście. Proszę pana, bo mówmy się wfać, jeżeli mamy rolnika, który ma swoją hodowlę i chce przy oborze postawić biogazownię, to uprzejmie, przepraszam, ale to powinno być jego prawo postawienia takiej instalacji. On ma wszystkie wydane już przepisy środowiskowe, a biogazownia tylko poprawia
właściwości, po to, żeby po prostu taniej produkował energię ciepłą. No, uważam, że to jest logiczne, tak, żebyśmy nie wylewali dziecka z kąpielą. Żeby to też nie była droga jakby do szybkiego możliwości obejścia niektórych przepisów. Nie ma możliwości obejścia, bo jest bardzo jasny, gdzieś dobrze o tym wiecie, bo konsultowaliście, to jest to bardzo jasny zakres podmiotowy tej ustawy. Nie ma żadnych spółek, nie ma żadnych... No ale choćby ten wsad. Substrat, to jest podstawa, przynajmniej tak jak jeżeli chodzi o rabę wyżną, to jest klub w zasadzie. Tak, który... Zaproście Jacka, ja zaproszę i pójdźmy do przodu, bo w tej chwili już jakby będziemy powielać argumenty. Mnie pani argument najbardziej interesuje, to znaczy to, że rzeczywiście jak jest obora, gdzie jest, jak to się nazywa, lokalizacja, trzeba to badać i szukać dobrego rozwiązania. Być może jest dobre rozwiązanie, być może go nie ma, ale to niech się eksperci wyrywają. Tak. Samego lokowania. Czy zastanawialiście się, bo ustawa też tego nie reguluje, w jakich minimalnych odległościach od obiektów, zabudowań istniejących, bo wiadomo, że jeżeli ktoś chce coś wykonać, to oczywiście ma własną infrastrukturę, bo takie jest założenie, ale jest też infrastruktura wokół, która istnieje. Jest ograniczenie. Jakie to minimum powinno być? Jest ograniczenie samej, można powiedzieć, powierzchni samej biogazowni. Jest ograniczenie, w związku z tym to jest jakby jedna. Druga kwestia jest taka, tak jak powiedziałem, no w ustawie nie zapisze się wszystkich rzeczy. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o gospodarstwach, które funkcjonują czy istnieją, no to jest oczywiste, że tam, gdzie jest substrat, to musi być jak najbliżej, no bo każdy racjonalnie, kto posiada hodowlę, nie chce jej lokalizować, bo każdy, można powiedzieć, nawet metr dalej, no to powoduje większe koszty logistyczne. No to jest oczywiste. W związku z tym, jak ja patrzę się na biogazownie, które są lokalizowane, pamiętajmy, ja jestem zwolennikiem, że tych małych biogazowni takich, które są przy oborach, no to one są bezpośrednio przy oborze i... Tak, tylko że mamy ten czynnik społeczny, o którym tu pan mówi, czyli uważam, sama ustawa jest bardzo dobrym kompromisem, moim zdaniem, jeżeli chodzi o wielkość i o czynnik po prostu społeczny. Widzę tutaj po rozmowach z państwem, też się tego ostatnie miesiące uczyłem, patrząc się na to, jak funkcjonują biogazownie w innych państwach, jakie błędy zostały w Polsce popełnione. Potrzebna jest, i to zresztą Duńczycy przyznają, też pytałem się, jak oni to robili. Absolutnie potrzebna jest wiedza, potrzebny jest dialog, potrzebna jest po prostu informacja, której niestety często nie ma. I wiele osób, wydaje się, wiele osób, tutaj też słyszałem, ale mówię, no to myślę, że bardziej fachowcy o tym opowiedzą, pewnego rodzaju zarzuty, które już dzisiaj jakby nie istnieją. Ja się przede wszystkim boję kwestii transportowych, to jest moje zdanie, nie zapachowe. Dlaczego plan zagospodarowania też nie może wpływać na to i wysokość budynków, zabudowy, tego wszystkiego? Proszę pana, dlatego, że chciałbym, żeby transformacja energetyczna, która w tej chwili w sposób bardzo szybki przyspieszyła, była dobra dla polskich rolników. Jeżeli już polski rolnik ma swoje gospodarstwo, jeżeli mamy zakład przetwórczy, to tak jak powiedziałem, lokalizacja powinna być przy określonych parametrach, jeżeli chodzi o substrat. Tak jak powiedziałem, to substrat naturalny jak najszybszy, bo to jest w naszym interesie. W naszym interesie. No ale myślę, że w naszym interesie, czyli w naszym społeczeństwie, czyli społeczeństwo powinno mieć wpływ na to, jeżeli, nie wiem, ktoś jeszcze raz, tworzył ten plan zagospodarowania, stwierdził, że dla dobra naszych będzie, na tych działkach będzie lokalizacja tego i tego typu rozwiązań, dlaczego one mają wpływać negatywnie rozwiązania takie szybkie? Jeżeli, tak jak powiedziałem, istnieje gospodarstwo rolne, jest tam hodowla zwierzęca, mamy zakład przetwórczy, lokalizacja i tutaj nie zmienię zdania, powinna być jak najszybsza. Przy spełnieniu założeń, że dotyczy to substratu naturalnego, bo to tylko i wyłącznie poprawia nam te parametry i obniża koszty produkcji i zapewnia wszystkim jakby korzyści. Państwu również, którzy mieszkają wokoło, tanie ciepło. Jeżeli będziemy mieć dostęp, to będzie. Tak, ale tak jak powiedziałem, no mówię, nie znam tego przypadku, powiedzę, że tu jest to. Nie da się dla wszystkich biogazowni zapisać jednego, można powiedzieć, trzymelu po prostu. Jeżeli pojawi konflikt po prostu gdzieś, może się po prostu pojawić, to trzeba go rozstrzygnąć w sposób racjonalny, bo ludzie muszą się przy jednym stole i się po prostu porozumieć, bo tak w ustawie pan nie jest w stanie wszystkiego zapisać, no po prostu no, nie możemy... Ale ustawa powinna pozwolić na to, żeby dalej się robi do tego, ale się pan, to, właśnie tak? My tą ustawą robimy to, że nam się Europa odjeżdża na Niemcy, Duńczycy, Francuzi, inwestują w biogaz, mają, jak to się nazywa, tanią energię, mają ciepło, mają produkt pofermentacyjny i tak dalej. Niemcy spada. Natomiast ja jestem zwolennikiem, bo tam Niemcy wybudowali przede wszystkim dużo na tą kiszonkę, czyli na uprawy jakby celowe. Dlatego ja jestem zwolennikiem modelu ludzkiego, czyli wyłącznie z tych, można powiedzieć, pozostałości, które są. Czyli bardziej,
produkcji zwierzęcej, tak żeby była gospodarka obiegu zamkniętego. I w tej sprawie jestem przekonany, że jest pewien konsensus polityczny, że właśnie to powinna być gospodarka obiegu zamkniętego. Czyli nie wszystkiego rodzaju... Nic nie powinno być wsadzone zewnątrz tak naprawdę, tak? Według pana. Jeżeli mamy, jeżeli mamy biogazownię, która może od kilku gospodarzy ściągać powiedzmy substrat, to, tak jak powiedziałem, powinna być tak zlokalizowana w pewnym dialogu, żeby była jak najmniej, można powiedzieć, transportowo uciążliwa dla... Natomiast jeżeli w dużej części mamy substrat bezpośrednio w biogazowni, a tak w istocie moim zdaniem będą powstali biogazownie, no logika po prostu, bo to są wszystko pieniądze, no to nikt nie wybuduje, żeby dostarczać substrat przez 30-40 km poziomu, bo nie będzie to po prostu opłacać i nie będzie odbierać ciepła. Tak uważam. Co będzie tam wkładał? Tak uważam, że nie będzie mu się to opłacać, ale mówię, zróbmy tutaj kropkę. Uważam, że dobrym pomysłem jest naprawdę wysłuchanie pana Jacka Dacha. Sam będę ciekaw jego opinii. Niech on przyjedzie, zobaczy, poproszę go o to i myślę, że spojrzy na to po to, żeby rozstrzygnąć, jeżeli się okaże rzeczywiście, że te argumenty co do lokalizacji są jakby słuszne, uważam, że to będzie jakby we wszystkich interesie, żeby siąść do stołu i się na ten temat porozmawiać. Chciałbym, żeby rozmawiali o tym nie politycy, tylko eksperci. Uważam, tak uważam. Uważam, że to jest dla państwa dobre i dla wszystkich dobre, i dla wszystkich rolników. I też o to też proszę, uprzejmie proszę, żeby nie starać się walczyć z samą ideą biogazowni, która jest naprawdę dobrą ideą, tak może być europejską, w moim ustach to ciekawie brzmi, bardzo potrzebna dla rolników. Czekają po prostu na to. Tylko starać się, jeżeli jest znak zapytania w konkretnym przypadku, znaleźć dobre rozwiązanie. Jacek, tak. Pytanie jeszcze tak. W takim razie, czy jesteśmy w stanie od Was uzyskać jak te informacje, od kogo jeszcze mieliście jakby te... Ale to jest informacja na stronie wszystkie te, RCL-u, wszystko jest, wszystkie jest, tak, organizacji, wszystko, tak? Wszystko jest, wszystkie dokumentacje, cała jest. Cała dokumentacja jest. Poza tym nie było nie, absolutnie nie było więcej dopytywane. Myśmy nawet uwzględniali te, pamiętam, uwagi, które przyszły 1-2 dni później, bo mi zależało naprawdę na najbardziej dużym jakby konsensusie społecznym. I tak ja też nie ukrywam, że rozmawiam w tą sprawę, wyłączyłem spod sporu politycznego, przekonałem całą opozycję, żeby szukać dobrych po prostu rozwiązań, dobrego kompromisu, dobrych rozwiązań. To bo mówię, no jak my tego nie zrobimy, to inni to po prostu zrobią. Inni będą to po prostu robić, a u nas energia, ciepło będzie coraz droższe, a produkcja żywności coraz droższa, będą upadać gospodarstwa. No i wieś się po prostu doprowadzimy do tego, że gospodarstw będzie coraz mniej, a to jest naprawdę bardzo zła informacja opierać się na takich trendach. Także zróbmy ten pierwszy krok, uważam, że jest bardzo dobrym pomysłem, będę z Wami w tej sprawie po prostu w kontakcie i po tym, co powie Jacek Dach, a jestem przekonany, że on spojrzy na to spokojnie, na zimno, profesjonalnie, uwzględnie. Jestem tego, to uważam, że to jest dobry pomysł, bo nie wiem, dlaczego nikt na to wcześniej nie patrzy, żeby po prostu zawsze jest tak, jak w samej lokalizacji. Zgłaszaliśmy się do pana wiceministra Siarki 8 grudnia. Ja wiem, ale wie, chodzi o model, że zresztą tak jak jest to w sporach sądowych, często po prostu kwestie mediacji, kiedy ludzie ze sobą siadają i jest trzecia strona, która, można powiedzieć, nie ma emocji, no bo pamiętajcie, ja też mam pewną emocję, no bo chciałbym rozwoju biogazowni, no to jest emocja, którą też chciałbym, żebyście zrozumieli, też Was o to proszę, żebyście walcząc o jedną rzecz, nie starali się jakby używać argumentów, które mają być przeciwko, można powiedzieć, całościowej koncepcji, która jest dobra dla polskiego rolnictwa, ale mediator to jest dobre po prostu rozwiązanie, taki mediator, ekspert, który się na tym po prostu zagrozi. Dobra, dziękuję bardzo. Słuchajcie, to jestem do dyspozycji. O, tu pan jeszcze, tu pana chyba troszkę skończy się znam. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pan mi dostał do siebie numer, bo rozumiem, że pan jest takim liderem, jeżeli chodzi o kontakt. Nie, no my mamy tylko prośbę o to, żeby lokalizować takiego, to w takim miejscu się nie będzie spory. I tyle. Nie? To jest dla nas główne założenie, to jest główne założenie. No, nie chcę o tej ustawie, żeby ona po prostu była w stanie. Gospodarstwo rolne, ale też w odległości, jeżeli będzie spełniała swoje warunki wszystkie. Gospodarstwo rolne, tam gdzie gospodarka jest najlepsza. Tam gdzie jest. Tam gdzie jest. Przede wszystkim. No, taka jest logika. Jest. Chcecie biogazownię, może być. Pamiętajcie, biogazownię to jest gigantycznie kosztochłonna inwestycja. Bo dzisiaj wybudowanie biogazowni to jest kilka milionów złotych. Kilkadziesiąt. Nawet, nie? Wiemy wszystko, ale mówię, dla nas jest to, bo wszyscy nawet chcą tej to budować. Małej, no, ale to są gigantyczne, że nikt nie zlokalizuje takiej inwestycji, jak nie będzie spokoju społecznego i nie będzie substratu. To jest oczywiste. Nikt. Jestem przekonany, nikt nie zlokalizuje. Nie będzie to po prostu możliwe. Musi być konsensus i musi być substrat. Dlatego biogazownie w mojej ocenie będą powstawały przede wszystkim tam, gdzie jest substrat, a nie tam, gdzie jest goła ziemia. No patrząc na uprawy w Małopolsce, gdzieś tam, gdzie są, to mała informacja, że nie.
powinien być. No dobrze.